Nie no, przeromantyczna jest prandka, słuchajcie. Walimy wino w parku przy fontannie miłości, po tym jak. Hej, hej, jestem Karmela i witam was w piątym odcinku. Z The Sims 4: zakochaj się u nas, poranna rutyna dziewczyny w toalecie, na toalecie, biorą prysznic, ale dzisiaj będzie drama, słuchajcie, wy jeszcze nie wiecie. Ja już wiem, co się dzisiaj wydarzy, i powiem wam, że będzie grubo. Będzie naprawdę grubo. Zaczynamy piąty odcinek. A jeszcze na wstępie przypomnę, że jeszcze mnie nie followujecie na Instagramie. To będzie mi bardzo miło, jak wpadniecie na Instagrama i zostawicie suba na YouTubie, bo to też bardzo motywuje. I łapkę pod tym filmem to też bardzo motywuje, żeby wam nagrywać częściej, chętniej, no i w ogóle wszystko motywuje. <grym> Dobra, kochani, chcę Wam pokazać, co się tu obok wydarzyło, podziało. To jest powód, dla którego była przerwa trochę dłuższa, kilka dni nie było odcinków. Z Zakochaj się, ponieważ siedziałam i to budowałam. Prawie mnie wykończyło, ale nie stwierdziłam, że nie dam się wykończyć. Ja wykończę ten budynek, zanim on wykończy mnie. I pff, tak, sukces, udało się prawie. Jeszcze kilka drobnych poprawek mi zostało, a jest to mianowicie hotel Barabara i w sumie mm, klub nocny. W jednym, więc to o czym Wam mówiłam na początku serii, że zbuduję, zbudowałam, jestem z Ciebie mega dumna, będziemy sobie tam zaglądać e, i pogrywać i dobrze się bawić, ale dzisiaj jeszcze w tym odcinku tam nie pójdziemy, bo zostawiam ten e, budynek na osobny odcinek. Chcę go Wam najpierw pokazać w takim filmiku przeglądowym e, w, e, na kanale, ale to wleci dopiero w przyszłym tygodniu, co one mi robią. No i zepsuła się jejku, jaka uświniona w ogóle. Weź zamiń, staćcie. Aha, jak zamień, to się nagle czyste zrobiło. No dobra, w sumie logiczne. Um, o czym ja mówiłam? O tym, że chcę wam pokazać w przyszłym tygodniu dopiero, ponieważ jutro, dokładnie w środę, wyjeżdżam na wieś i mnie nie będzie kilka dni, uh, więc tak, nagrywam wam ten odcinek, żeby coś się w tym tygodniu pojawiło, a kolejne odcinki będą się pojawiać dopiero jak wrócę ze wsi jest tak, Karmela na wsi będzie w przyszłym tygodniu, w sumie nie, w, w tym tygodniu. <laughs> no, jeżeli jesteście ciekawi, co będę tam robić na tej wsi zielonej i cudownej i, e, i hej i cichej. to Was zapraszam tym bardziej na Instagrama, bo będę Wam tam wrzucać, tak, cudowny sielski odcinek, początek taki bardzo milutki, prawda, tutaj się dziewczyny śniadaniują, wypróżniają i w ogóle e, nie wszystko na raz <laughs> nie w tym samym czasie, żeby nie było e, dobra, w każdym razie a, Ty sobie jeszcze tutaj skorzystaj tak, skorzystaj, chciałam Wam pokazać i Wam nie pokażę, bo się usunął ten nastrójnik e, no, ale może jeszcze wskoczę, bo Selena była spięta no, bo nie miała długo barabara, ale jej to zniknęło. Ehm, no, może będzie okazja, żeby Wam to jeszcze pokazać. Ty, ma droga, jesteś wciąż pijana, nie masz kaca! Mm. Surowe przebudzenie. No właśnie, trzeba się czegoś napić, żeby nasza e, Lola nie miała kaca. W każdym razie, poczekajcie, bo mi się coś tutaj, czy jak ja tak zrobię, to mi się sławki wyłączą, czy mi się nie wyłączą? Dobra, działają. Ehm. Lola jest mega ogarnięta, więc pójdziemy sobie z nią pobiegać, żeby utrzymywała formę, a ty moja droga zjesz sobie śniadanie. Wracając do myśli poprzedniej, bo zaczęłam 10 myśli naraz, e, w przyszłym tygodniu będzie odcinek, a w tym tygodniu zapraszam Was na Instagrama, żebyście mogli podglądać moją wiejską sielankę. <laughs> tak, będzie fajnie. A no i zapraszam Was na TikToka, bo założyłam TikToka, wkleję Wam linka w opis, więc będzie mi bardzo, bardzo przymiło, jak tam wbijecie, bo mam tam tylko 9 obserwujących póki co, a są fajne. Treści. Wrzuciłam bardzo ładnego TikToka ostatnio, mhm. więc wpadajcie na TikToka po, po fajne materiały też. E, dobra, i kochani, my musimy pozbyć się jakoś dziewczyn. Jak dziewczyny tutaj sobie trochę czasu e, się poogarniają, w sumie no to są ogarnięte, ale coś z nimi porobimy i później je gdzieś wyślemy, ponieważ e, mamy ambitny plan, żeby Amber spotkała się, jak się już obudzi. Amber, czyli matka Loli, e, żeby się spotkała z mm, naszym Rikosławem Lowellasem w ogóle jak ty biegasz tutaj w deszczu ale ładnie ptaszki świergocą o jak pięknie ten budynek mi tu pasuje kocham go, kocham go tak zachwycanie się swoim własnym budynkiem <taki> takie to jest skromne, ale no bardzo się z niego cieszę, że go zbudowałam i bardzo się nie jaram, a no i planuję wam zrobić poradnik jak budować wieżowce napiszcie mi czy chcecie taki poradnik, czy to was interesuje, jeżeli chcecie to zapraszam dajcie znać w komentarzach, że chcemy wieżowiec, poradnik na wieżowce <taki> no, e, ogarnęliśmy sobie lolcie po 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 Pobiegała sobie. Nie usiąść na ziemi. Teraz ty sobie trochę pobiegaj. Tak trochę będę przeciągać, póki nie wstanie nam Dolores. Nie Dolores, tylko Amber. A Kobito, ty już się w sumie mogłabyś budzić. To weź się obudź. Nie musisz dosypiać w pełni. Weź resztki. Nie wiem, czy to się u mnie coś tłucze, czy w grze, ale chyba mój kot gra w piłkę. Tak, mój kot gra w piłkę. E, kiciałek ciałek mi gra w piłeczkę. Ty się wybitnie czujesz, ale chodź tutaj do kwiaciarni Czy to nie, to nie jest kwiaciarnia, Gdzie tu była kwieciarnia? To jest jakaś buda z żarciem. Gdzie jest kwieciarnia? Tu jest kwieciarnia. Kup bukiet, kup kwiat, kup prezenty. Idź kupić prezenty. A, może bym Wam w sumie ich pokazała, jak oni wyglądają w kasie. Nie wiem, czy chcecie, czy nie chcecie. Mówiłam, że Wam pokażę i Wam... A co tutaj takie takie dymki, pyłki latają? I Wam w sumie do tej pory nie pokazałam, więc może Wam pokażę dzisiaj, jak nie zapomnę. No, w każdym razie, mamy też jesień już. Zobaczcie, pierwszy dzień jesieni. Bombonierka dla sympatii, kandyzowane figi. Kupimy bombonierę z myślą o trufle w czekoladzie. O naszym ukochanym romans, wino jabłkowe, wino owocowe, wino truskawkowe, weźmiemy sobie truskawkowy, no i urządzimy sobie romantyczny piknik też z naszym ukochanym hojkosławem, tak to się wydarzy. I tak sobie pomyślałam, że może byśmy zostawili lole na siłowni na jakiś czas i. W sumie dziewczyny mogą się wybrać razem. Tak, chodź tutaj. Selena, zagadaj tutaj do Lolci. Powiedz jej, że zapraszasz ją na siłkę, a my sobie wrócimy później podszczypuj, nie podszczypuj. Eee, Dzieje się tak z nastrojem związanym z niem Sikusa. Leć tam do, do Loli. Ej, nie biegaj, Laska! Nie biegaj, idź do Lolci. Pogadaj sobie z nią, pogadajcie, bo Selena cały czas knuje, jakby tutaj ją odbić, bo chciałaby ją mieć dla siebie, szepcz o pragnieniach, tak? Powiedz, że chcesz iść na siłkę, że zapraszasz ją, chodźmy poćwiczyć, będziemy się dobrze bawić. No dobra, w sumie nie mam nic lepszego do roboty, to idziemy, zdobyto odczucie. Cenię sobie czas spędzony z tobą. Zbyt dużo też nie pograłam, więc za bardzo ta historia nam tutaj na przykład z karierą nie poszła naprzód, praca za dwa dni. E, pomocniczka namiętności to jest dobry, niedobry, tylko drugi, prawda? Drugi, tak, drugi poziom. E, lecimy, skoro nam się Lola ucieszyła, no to lecimy sobie na, na siłkę teraz i wrócimy za chwilę do Amber. E, siłka jest tutaj też mam plan na siłownię, może uda mi się ją zbudować. Mm, Lola i amber, nie Amber, tylko Salana. Jejku, jak ja mylę, ja zawsze mylę. Musicie się do tego przyzwyczaić, bo ja zawsze mylę. Ilu bym nie miała Simów, to zawsze będę ich imiona przekręcać. Dobra, jesteśmy na siłce dziewczyny, dodajcie się do grupy, a w sumie to jesteście razem w grupie. Idźcie sobie popływać razem, e, pływaj na górę razem, nie, pływaj, no płyń tutaj razem, popływajcie sobie No, lećcie Moje lasencje Aha, aha, niedzielny poranny trening na basenie Ej, mordko, ale ty nie w tym miałaś pływać, to nie jest twój strój do pływania, to jest twój strój do, um, do lansowania się na plaży, nie na jakąś imprezkę nad basenem albo coś, ale na pewno nie dopływania, kobito. To jest twój strój do pływania. No dobra, wyglądacie całkiem zacnie. Możecie sobie pływać, relaksować się w basenie. No, powiem wam, nie wiem czy wam już mówiłam, ale pewnie wam mówiłam w pierwszym odcinku, że strasznie mam fazę na Meksyk i chciałabym jechać do Meksyku i sobie zwiedzić Meksyk i, no, porelaksować się też tak jak one. Ten dodatek w ogóle cały czas sprawia o tym, że myślę, że chcę jechać do Meksyku i. No i mi to ryje głowę. Dobra, słuchajcie, zostawiamy dziewczyny tutaj na basenie. One sobie będą pływać, one się będą dobrze bawić. Będą sobie może nawet trochę flirtować. Obczaj ją, możesz w wodzie obczaić. No obczaj powiedz, że zarąbiście wyglądasz w tym kostiumie, kochana. No podobaż mi się. Tak, Selena cały czas tutaj zarywa do Loli, mimo że wie, że Lola jest w związku już aktualnie, bo Lola jest, prawda? No jest. Sprawdźmy tylko, jak ten związek się ma. Otwórz profil. Hey, de, 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 romantyczne uczucia względem riki, normalna satysfakcja, zauroczenie, a my wracamy sobie teraz do naszej kochanej przełącz kontrolę na Amber. Tak, lecimy do Amber. Amber jest zachwycona, pozbyła się swoich dziewczyn z domu, właściwie to jednej swojej dziewczyny, drugiej to ona nie toleruje i to mocno. Zobaczcie, jak się dziewczyny pokłóciły. I myślę, że będą się kłócić dalej. Jak gdzie ty idziesz, kochana, idziesz TV oglądać? Nie, myślę, że to jest zły pomysł. Wracaj, e, wracaj do chaty. E, usiądź sobie tutaj i, kochana, wykonasz jeden bardzo, bardzo ważny telefon. To jest telefon, od którego może zależeć cała Twoja przyszłość. Dokładnie tak. Całe Twoje życie, Twoje relacje z Twoją córką, wszystko będzie zależało od tego, jak się potoczy ten dzień. Słuchajcie, no ja już czuję się lekko stremowana. Zaprosić do spędzenia czasu na tej parceli. Mm -hmm tak, odwaliła się po prostu jak stróż w Ciało. w ogóle jeden strój jej się zepsuł, zmień strój, zaraz wam pokażę o ten jej się zepsuł, muszę go zmienić ale wygląda całkiem nieźle, chociaż w sumie moglibyśmy ją jeszcze lepiej przebrać zmień strój, tak, ja lubię to robić klikając na szafę, bo taki, takiego to trochę realizmu, dodaję jak ona się przebiera klikając na szafę chcemy jej dać coś, co zrobi wrażenie na naszym znajomym może to, tak, będziesz w tym wyglądać zabójczo leć się przebrać, przygotuj się to no nie jest twoja szafa, ale powiedzmy, że Amber ma w każdej szafie w domu jakieś swoje szmatki. Więc tak, pokaż się, kochana. No, no, zrobisz wrażenie. No, na pewno zrobisz wrażenie. Przecież ty nie wyglądasz na mamuśkę czterdziestoparoletnią, prawda? Wyglądasz jak, jak młodsza, nie młodsza, starsza siostra. Jak starsza siostra naszej Lolci. Jest i on, oto i on, nasz Alvaro ze Zduńskiej woli wyznaj zauroczenie. Nie, 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 nie. Kochana, tego się tak szybko nie robi. Gadka na podryw gadkę na podryw, bo ty chcesz go, słuchajcie, uwieść. Taki masz plan. Nie sądzisz, żeby to był oh, dobry materiał dla Twojej córki na chłopaka. Zupełnie nie jesteś o tym przekonany. Opowiedz dramatyczną historię e, zmiana nastawienia. Tym bardziej, że w ogóle odkryłaś, że się tam dziewczyny zabawiały ostatnio szepczu wodzicielsko, więc chcesz to wykorzystać? I przy okazji chcesz udowodnić córce, że narzekaj na pochmurną pogodę, e, że on jest po prostu niestały w uczuciach. Poślij pocałunek i że on zrobi wszystko. Z każdą, dosłownie z każdą, która się nim zainteresuje. Wiecie, to jest takie tylko trochę tłumaczenie jej złych zamiarów i jej podstępnego planu. Pogłać po policzku. Usprawiedliwia się sama przed sobą w ten sposób. Ale powiedzmy, że. Mm, że jej wierzymy, że to kupujemy, choć tego nie kupujemy. Szef w pragnieniach. Uuu, no i się dał złapać. Słuchajcie, oni są siebie warci, tak naprawdę myślę, bo on ma w tym interes. Jemu się podoba, że jego tutaj nowa cecha osobowości romantyczka. E, zaakceptować zmiany. E, a co jej się zmieni? Ekspertka do spraw flirtu. No dobra, zaakceptujemy, niech jej się. Pojawi tutaj, że jest romantyczna. E Uwodzicielska e, poza. Jemu zależy na tym, żeby wyciągnąć kasę od Loli, a matce zależy na tym, żeby Lola się z nim nie spotykała i żeby sobie tutaj się dobrze bawić z tym młodnisiem. E, to co, chyba jakiś pierwszy pocałunek spróbujecie zrobić? Spróbuj pocałować pierwszy pocałunek. Zdecydowanie, pocałuj go. Zobaczymy, czy się w ogóle dachło pocałować. Dasz się pocałować, czy nie? Czy będziesz wierny, lolci? Wierny, czy niewierny? Niewierny, oczywiście, że niewierny. No cóż za zaskoczenie, proszę Państwa. Kto by się tego spodziewał? <laughs> Amberirki odczuwają dużą satysfakcję ze swojego związku. Nie no, paranoja, słuchajcie, i matkę, i córkę obrabia. A to drań. <laughs> Dobra, lecimy na górę. Chodźcie tutaj sobie, misiaczki, kociaczki właśnie, bo on też ma taki strój w centki, ale dobra, to będzie przegięcie, jaki jego i ją ubiorę w centki, będą zbyt mocno sparowani. Dodaj do grupy. Oni się i tak zaraz sparują, tylko w inny sposób. Podejście tutaj razem, jak najbardziej, deszcz pada, ale wam deszcz nie będzie przeszkadzać. Sprawi po prostu, że jeszcze jeszcze mocniej poczujecie tą gorącą atmosferę. Mokre klop, klople, tak. Klople, mokle descu na waszej skórze. <grystanie> przepraszam, odbija mi za dużo cukru dzisiaj. Wypiłam zdecydowanie za dużo cukru. Lecimy sobie do jacuzzi. Na, na na na, barabara. Nie, 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 my sobie tutaj. A wiecie co? W sumie to nie jest taki zły pomysł? Wejdź na go razem? A zróbcie to. przesuwacie granice. A co, a jak? Ubrania Wam zmokły, więc no, więc musicie wejść na go <grystanie> do jacuzzi. Zero logiki, ale nieważne, liczy się klimat, liczy się atmosfera, to nic, że robił to samo tutaj w tej wanie z jej córką. Intymność, e, obściskujcie się na razie troszeczkę. No chłop, zwariuje po prostu z jednej blondy na drugą blondy, nie? Zwariuje, chłopaczyna, ale dobra niech będzie. Smoczki, mm, mm, mm. cmoczki, buziaczki. O, jejku, żeby to Lola widziała. Żeby to Lola widziała, to by normalnie serce jej pękło. A ta biedna dziewuszynka wierzy, że on ją szczerze kocha. Nie no, po prostu dramat. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, że to się dzieje. Chyba powinna mu wierzyć, nie? I ten kaktus w tle. Lekka żaluzja. <ścoughs> Ciekawe, czy będzie się chciało do łazienki, jak każdej po nim. E, dobra. E, zadaj ryzykowne pytanie. Rik nie, Rikosław! Nie, wychodź! Ej, opie, bo ty mi tutaj plan... Psujesz, Riki. Dobra, słuchajcie, akcja naprawiona. Znowu się tutaj obciskujemy. Ooo, nowa dynamika związku. Tak, jak najbardziej chcemy, żeby on był gorący. Barbara z simem. O imieniu Riki lecimy z tematem. Stało się, stanęło. Dosłownie. No i co, no i chłop? Zero, zero po prostu jakiejkolwiek lojalności, wierności. Jeju, dramat. Nie mogę na to patrzeć. A jeszcze kilka dni temu robił tutaj to samo z. lolą, ale w sumie z Celaną też to tutaj robił chyba. O, dramat. No ale cóż, cóż my możemy? No my nic nie możemy, oni w końcu mają wolną wolę, prawie, prawda? <grych> Dobra, przyspieszymy sobie tę żenującą sytuację, bo nie chcemy na to zbyt dużo się przyglądać. sobie tę umiejętność Barabara. Oj, chyba było dobrze. Chyba było dobrze. Gorące pieszczoty, podniecające przekomarzanki. E, pierwsze barabara, wcale nie pierwsze, nie oszukuj, wiemy, że, że nie pierwsze. E, barabara w Wanie z hydromasażem. No dobra, nie widzę tutaj nastrójnika świadczącego o tym, że było jakoś wybitnie, ale. Oj, o, o, bałagan swoich humorek? Aha! Zwykły, zwykle mam posprzątane. Dobra, dobra, nie ściemniaj, to tak jak ja. <grywa> to co, pocałujcie się jeszcze, co? Intymność, obściskujcie się. Ale myślę, że na tym się ta romantyczna przygoda nie skończy, bo wiecie, oni, oni dopiero się odkryli. I dopiero w sumie można powiedzieć, że to był ich wspólny pierwszy raz. Więc na tym się na pewno nie skończy, wpatruj się w niebo z. Jak najbardziej tego chcesz jeszcze bardziej pouwodzić. Chodźcie tutaj, powpatrujcie się razem w niebo. Wyskakuj z tym gołym tyłkiem. Tylko wy się ubralibyście. No właśnie, dziękuję. Idźcie się. Gdzie on idzie? Gdzie on idzie? Dobra, trudno. Zobaczymy, gdzie on pójdzie. Najwyżej porobicie coś w chacie. Jeżeli. Jeżeli Riki ma taki plan. W końcu Riki jest samcem alfa, więc Riki wie najlepiej. Gdzie ty idziesz, Rikosław? O nie! <laughs> Dziewczyny wróciły. Nic nie widziały. Nic się nie działo. Nie, nie, nie. Ty już za nim nie idź. Wróciła twoja córka, więc. Nie, 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 ty zdecydowanie za nim nie możesz iść. Idź skorzystać sobie szybko z talety i zrób w sumie test ciążowy, bo jakby się okazało, że ty jesteś w ciąży, to by dopiero było grubo. Pogłać po policzku. No, pogłać po policzku sobie, Selene, pogadajcie sobie o tym, co się dopiero wydarzyło, że przyszła, że przyszedł Riki, że o, Riki w sumie tu jeszcze jest, no właśnie. A skoro Rikosław tutaj jest, to intymność. E, pocałuj sobie Rico bo przecież ty nie wiesz, co się tutaj działo, prawda? Nie masz pojęcia, że Riki właśnie się. Za Amber nie jest w ciąży, uf. E, Że Riki się właśnie zabawiał z twoją matką. No nie, nie wiesz przecież o tym, skąd mogłabyś o tym wiedzieć, prawda? E, a ty, moja droga, ty się zmyj. Najlepiej ty się teraz zmyj, więc pod pretekstem ćwiczeń, tak, ty musisz ochłonąć, idź uprawiać jogging, też chcesz formę trzymać i w ogóle. E, natomiast Selena pójdzie sobie uprawiać jogę. Wykonaj, schowaj, ćwicz jogę. No i pięknie. Dziewczyny się sobą pozajmują. Matka poszła ćwiczyć. Gdzie jest Rikosław? A jest nasz Amant, Amancik. No i pięknie. Chodź tutaj jeszcze go trochę pourabiaj. E Postaraj się o dziecko, to nie. Ale nie wiem, powiem wam, że trochę mnie mdli, jak mam tutaj teraz zrobić od razu z nią barabara. Niby ona nie wie, że on wcześniej robił bara z Amber, ale mimo wszystko trochę mnie mdli, jak, jak ja myślę o tym, nie... że że ona zaraz to z nim zrobi po matce. Dolores i Riki odczuwają dużą satysfakcję ze swojego związku. Na pewno! Słuchajcie, Riki to na pewno, wszystko zostaje w rodzinie. No dobra, no to co? Barabara z Rikosławem. Leć się z nim, barabaruj. Później Rikiego spławimy i prze... przesiądziemy się na chwilę niedosłownie w przenośni na Rikiego. Bo będziemy chcieli jeszcze coś zrobić z Rikim, ale to się dowiecie za chwilkę. Oni sobie teraz zrobią barabara, zrobimy oczywiście test ciążowy na wszelki wypadek. Dziecko by mi tutaj bardzo pokrzyżowało plany, ale w sumie może też urozmaiciłoby co nieco, gdyby się pojawiło. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Czy powinno się pojawić, czy nie powinno się pojawić. Ja myślę, że to nie jest dobry czas. I w ogóle nie z Likim, prawda? Ona powinna mieć kogoś. Powinna mieć kogoś dobrego, a nie takiego typa, co o, zwanny do łóżka, z matki na córkę. No dramat po prostu. Nie wiem, skąd się ten Ricky wytrzasnął i, i jak i dlaczego miała Lola takiego pecha, że akurat go poznała. No ale się pojawił, no trudno. No trudno, kochaniutka. Tak, dobrze się bawiłaś, tak? E, miłośniczka Barabara, oczywiście. Robi się gorąco, szaleństwo świeżości, wyjątkowe połączenie, ogromna satysfakcja i pełna satysf satysfakcja a szkłaczek mnie złapał no. nie no, no, no nie, nie mogę z tego nie mogę z tego, że ona jest biedna taka nieświadoma, zrób test ciążowy leć zrobić test ciążowy a w sumie te brudy możemy sobie, a nie, nie możemy sobie to przyjdzie pan nasz sprzątać, to nam posprząta właśnie, powinna przyjść nam a nie, bo jest weekend, nowa cecha osobowości tak, niech będzie, że lubi sport odkryta cecha osobowości lecimy na chwilę do Seleny zobaczymy sobie jak Selcia ćwiczy proszę bardzo, jak Selenka się tutaj Wygina i ćwiczy, i ćwiczy dziewczyna. Dolores nie jest w ciąży, cudownie, bo byśmy się dosłownie załamali, gdyby była. Ale pięknie, niech sobie Selena ćwiczy, a my... A my się chyba przełączymy na Rikosława. Dobra, mamy Rikosława, ja się zdążyłam w przerwie napić jeszcze. z zjadłam pizzę kurkową i tak mi się chce pić, po prostu nie macie pojęcia. Riki, naprawdę, chopie, nie w tym, nie w tym. Ja wiem, że ty jesteś szalony, loko, loko, un poco loco, ale nie, no, chłopie, nie w tym. Popływaj sobie chwilę, skoro masz ochotę. Tak, złap sobie trochę świeżego powietrza, bo ja mam dla ciebie ważną, za, ważną zadanie. Mam dla ciebie płyń tutaj. Ej, no to już popływane? No dobra, to nie pływaj. Skoro popływane, to pływ, popływane. Jak ty się czujesz, Rikosław? Wybitnie się czujesz. No właśnie. Jak się Riki może czuć po takiej akcji? E, czym jest miłość? Cechanie wierne? Życie jest o wiele przyjemniejsze, gdy nie jesteś z nikim na stałe i możesz cieszyć się różnymi partnerami w dowolnym momencie. Mówiłam, że ma popaprane. Mm, Podejście do życia. Wróciła Amber, ale my ją będziemy ignorować. Lolcia, chodźcie, przebierzemy w coś ładnego. E, Psebie, Sima, gdzie tu będzie? Dresser, dresser, zmień strój. I Lolę może przebierzemy w. Tak się zastanawiam, w co by ją tutaj ubrać. Mm. przepieśmy ją w to, bo ją lubię w tym stroju. Mało jesienne, ale niech będzie. I co? I my się, myślę, gdzieś udamy z lolą, tylko. Zastanawiam się, gdzie, czy tu się będziemy gdzieś szwendać, włóczyć. Nie, pójdziemy sobie do parku, wiecie? Tam dawno w sumie nie byliśmy. A mamy ważną misję jeszcze do zrobienia, więc tak, pójdziemy sobie tutaj do parku. Riki się wespnie na wyżyny romantyzmu. Po tym, co dzisiaj odwalił, to naprawdę wszystko będzie wyżynami romantyzmu w jego wydaniu. No i jesteśmy w parku. Pięknie. Ej, a dobra, już się wystraszyłam, że nie wzięło lolci. Czemu, oj, oj, tak, czemu ty się, kochana, znowu ubrałaś w coś innego? Nie, ja cię chcę w tamtym. Garderoba, z strój. I założymy ci tę piękną kieckę. Arikosław, Arikosław, chodź, ciebie też w coś ubierzemy innego. E, z strój, ty sobie w tym możesz chodzić. To jest twój klasyczny strój. I ja bym chciała, żebyście wy, jesteście razem w grupie? Czy nie jesteście? Jesteście. Jesteście, jesteście, jesteście. Chcę jeszcze tutaj zerknąć, czy tu mamy jakąś ładną scenerię. Bo chcę, żeby oni sobie trochę romantycznych interakcji porobili. Zaraz zobaczycie o co kaman. Eee, tu, 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 tu. Może gdzieś tu, przy tym jeziorku. Przy tym jeziorku. Gdzie będzie idealnie, romantycznie i pięknie. Ten park jest w ogóle przeładny. Uwielbiam ten park. A tutaj! No właśnie. Przyjdźmy sobie pod fontannę, usiądźcie sobie razem. To jest idealny pomysł. Tak, idźcie sobie tam. Zwiedzamy sobie przy okazji park. Spędzimy trochę czasu na zewnątrz. Czy ty masz coś w wyposażeniu? Masz tylko zdjęcie swoje. No dobra, bo chciałam, żebyś sobie pokarmił e, naszą Lolcie jakimiś przysmakami. A to Lola zapomniałam, że kupiła psy smacki A możemy kupić przez telefon, czy nie będziemy mogli kupić przez telefon? Kup prezenty. Książki, ogrodnictwo, zabawki. Ej, nie da się. Wydaje mi się, że widziałam opcję kup, prezenty, kup romantyczne obiekty A Czemu nie może... a dobra, jest e, Bombonierka dla sympatii, się, szyszki z popcornu, słodkie bułeczki, czekoladowe truskawki w czekoladzie Tarararara, a weźmy te kandyzowane figi, albo może nie się szyszki z popcornu, to jest bardzo małe, romantyczne A czemu nie możemy tego kupić? Ej, nie stać go! Jaka bieda. Nie wierzę, że dobra, możemy wino wypić w parku. Weźmy owocowe. Ej, też go nie stać! Jak go nie stać? Czemu go nie stać? A dobra, bo jeszcze musimy odznaczyć tutaj. To tak, zrezygnujemy z tego. On wyda swoich ostatnich 90 simoleonów. Żeby napić się. Proszę bardzo, wina z Lolą. Nalej dwie porcje. Czy ona też się napije? Napijcie się razem? Mogę wam dać, żebyście się napili razem? Wypij? Wypij. I schowaj do wyposażenia? Lola, napij się. No napij się, Lolcia. No Lola, on wydał ostatnie 90 simoleonów, żebyś ty się napiła, Drina. No co się jej nie podoba? To No dobra, publicznie wyznawa jej miłość, kochany. Nie, no, przeromantyczna jest to randka, słuchajcie. Walimy wino w parku przy fontannie miłości, po tym jak e, zdradził ją z jej matką. Gdzie ona idzie? Lolcia, chodź tutaj. Nie, 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 nie. zaproponuj zorganizowanie randki. E, Tarararararar. Intymność. Pocałuj czule w szyję. Misio smutny płacę w tle. Przeromantyczne, słuchajcie, przeromantyczne, naprawdę. Ucałuj jeszcze dłonie. O, nie lubicie ten misiaczek. Idealnie, e, zmień związek, zostańcie, po o zostanie przyjaciół, nie, to nas nie interesuje, Tararara. zapytaj Zerwi, poproszę o dołączenie do rodziny, to też nas nie interesuje, oświadcz się wcześniej, tak słuchajcie, doszło do tego. Doszło do tego, że Ricky, tylko musimy zrobić to inaczej o tak, żeby nam się wszystko wczytało pięknie, zacnie, żebyśmy mieli piękny widoczek na tę piękną sytuację. Mm -hmm. Przeromantyczną przecież. Oj, oj! oj, 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 oj. Oświadcz się droga Lolo! Wybranko serca mego. Oprócz twojej matki nie ma w nim już nikogo. <ścoughs> Czy wyjdziesz za mnie? Tak, tak, Ricky, nie spodziewałam się. To wcale nie dla hajsu. Nie wiem skąd wziąłeś ten e, pierścionek. Pewnie z maszyny za jeden Simoleon wypadł. Ale nieważne, ważne, że się błyszczy. Jesteś taki cudowny. O, nie wierzę. Ricky i Dolores zręczają się zero skrupułów, po prostu Rikosław, po wszystkim do celu. <ślam> Uprawie jogging umie się w deszczu. Nie, no kochany, w sumie to mógłbyś się umyć w deszczu ze swoich grzechów. O stary, kusiom. Jesteś naprawdę bezbłędny. Tak jak go lubiłam, tak. Po prostu lubię go coraz mniej. Pochwal wygląd, romantyczna intymność. Pocałuj w deszczu. Prze, prze romantyczne. Och, mogłam im zdjęcie w sumie strzelić jeszcze, jak się oświadczą. Zapomniałam chyba z wrażenia zrobić, prawda? Już nie wiem. <noise> Taka byłam podekscytowana tym wszystkim, co się działo. No możecie. Ej, ej, ej ty zostaw parasol. Ty się tutaj nią zajmij. Mieliście się pocałować. Och, nic się nie słuchają. Dobra, no, 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 dawajcie ten buziaczek. Ojoj! oj! Oj oj, to jest pocałunek w deszczu? Ale to wy się czym całujecie? Ojej, kurwa. No dobra, i jej, coś tu grubo, nie pykło. Taki błąd to po prostu błąd życia. A ty co tu chcesz? Idź sobie, Jeffrey. Idź sobie, bo ja chcę jeszcze raz zobaczyć, jak oni się w deszczu całują, bo to jest, powiem wam wybitna sytuacja och, udało się, tym razem wyszło dobra, myślałam, że znowu się zbadżę, ale nie nie zbadżyło się, udało się słuchajcie i tym przeromantycznym akcentem będę się z wami żegnać było miło, było fajnie, działo się dramy, dramy nie dramy, myślę, że się tego nie spodziewaliście, bo ja sama się tego nie spodziewałam o, oh, dajcie znać co sądzicie o tym odcinku, zapraszam was do komentowania łapkowania i subskrybowania dzięki za oglądanie łapka w górę dla Rikiego króla romansu do zobaczenia w kolejnym odcinku, no i cześć!